trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy dwa banki po 10 tłumików plus na stałe dostępny tłumik sumy. Może zobaczmy, w jakim tempie się zmieniają warstwy. Tłumiki są czułe na dotyk. Zobaczcie, że w momencie dotknięcia podświetla się dany kanał. Jeżeli w ten sposób spróbujemy zmienić, nie dotykając od góry, to tłumik nam wróci do położenia początkowego. Jest jeszcze jedna fajna sprawa, jeżeli chodzi o konsolę tę. Mamy coś takiego, co nazwali w Digico Splitset. W splitsetie możemy mieć dowolne kanały, czy to będą wejściowe, czy wyjściowe, czy matryce, czy solo. Zróbmy sobie tak, że na przykład na aucie czwartym będę miał wysyłkę na bas. Następnie chcę mieć szybki dostęp do solo. Następnie chcę mieć szybki dostęp do kanałów wokalnych. 14, 15. I szybki dostęp do VCA. I chcę też mieć na splitsetie dostęp do mastera. W tym momencie na splitsetie wyświetla mi się AUX, który skonfiguruję sobie jako wysyłkę na bas, kanał solo, wejścia wokalne i VCA. Na szybko dostępne. To jest taka nakładka na ekran. Prześledźmy, jakie są możliwości. Aha, jeszcze jedna sprawa a propos potencjometrów. Jest ich mniej niż w serii SD, na przykład w SD9, ale w czasie pracy nie jest to absolutnie odczuwalne. Konsoleta działa w ten sposób, że dla kanałów wejściowych górny jest odpowiedzialny za gain, ewentualnie trim w przypadku USB. Może zobaczmy. To jest filtr dolnozaporowy, włączenie przez wciśnięcie, punkt odcięcia, kręcimy gałą. Tutaj mamy kompresor, włączenie kompresora i próg zadziałania, threshold. Tu mamy bramkę, włączenie bramki i próg. Natomiast wszystkie kanały poniżej mają regulację, wszystkie gałki poniżej mają regulację panoramy w tej chwili. Tłumiki, wiadomo, normalnie. Mamy możliwość pracy w trybie AUX on Faders. I teraz zobaczmy. Jeżeli kliknę jeden raz, w tym momencie wysyłkę na AUX mam na tłumikach. Jeżeli przytrzymam, to automatycznie potencjometry przechodzą w tryb regulacji wysyłki AUX-ów. AUX 3, AUX 4. Wyłączenie wysyłki i włączenie wysyłki. Wszystkie przyciski są wduszane. Wyłączenie wysyłki musimy kliknąć w któryś z kanałów. Z funkcji interesujących dla obsługi
warto podkreślić na przykład coś takiego, że w momencie przytrzymania górnego pola odpowiedzialnego za pierwotne przetwarzanie, czyli gain, trim i linia opóźniająca, w tym momencie potencjometry, enkodery, które są pod ekranami, sterują gainem. Jeżeli przytrzymamy tutaj, to automatycznie wszystkie enkodery sterują filtrem dolnozaporowym. Jeżeli przytrzymamy na kompresorach, jest to próg zadziałania i włączenie kompresora. Jeżeli bramka, włączenie bramki, próg zadziałania bramki. Automatycznie, jeżeli przytrzymamy na szynach AUX, tu jest określenie poziomu wysyłki lub wyłączenie wysyłki. Jeżeli chodzi o przetwarzanie kanałów wejściowych, to również tutaj mamy funkcje komutacyjne do na przykład mastera, do wybranych grup oraz tryb pracy wysyłek. Wysyłki mogą działać albo po tłumiku, albo przed tłumikiem, albo przed miutem. Czyli niezależnie od tego, czy miut jest, czy nie, wysyłka na daną szynę i tak działa. Czyli klasyczne monitorowe robimy prefader, wysyłkę na bas robimy postfader i efekty postfader. Teraz tak, przypisanie do VCA jest bardzo proste. Wskazujemy kanały, które mają być przypisane do VCA. OK. I tu od razu widać, że do VCA pierwszego mamy przypisane wejścia.